No i teraz pokażę taką sekwencję, gdzie dla wygody można sobie nauczyć konia, żeby podchodził do drabinki, czy do schodków, czy do jakiegoś tam coś, żeby po prostu ładnie to wyglądało. No i koń też jest, jakby ma większą wiedzę, nie? No i teraz tak, jeżeli koń już potrafi robić na komendę chody boczne z ziemi, gdzie pokazywałem na poprzednich odcinkach, gdzieś tam jest tytuł chody boczne na kanale Albert Janik, zaznaczam. To tam jest, tak jak zawsze mówię, że trenuję, że te klocki Lego muszą, jeden początkowy klocek musi pasować do następnych, do następnych, do następnych i każdy inny trudniejszy element, który wykonujemy, koniowi jest lżej się nauczyć z tego względu, że to kojarzy z tym, co już potrafi. Taka psychologia, nie? Przedszkolna. No, jeżeli już mamy konia wyszkolonego na chody boczne, to teraz postarajmy sobie wykorzystać tak. Mamy tutaj taki stick, trochę, nie stick, tylko bacik. Tu mamy konia ubranego, można bez siodła, ale ja już po prostu jeździłem i tak sobie przypomniałem, że ktoś mi tam zadał pytanie, jak to nauczyć, więc jeżeli mamy już chody boczne nauczone, widzicie co on zrobił, ja podniosłem rękę, on już dupkę zadziera, bo już parę razy, 3 razy żeśmy przećwiczyli to. Ale wykorzystujemy takie naturalne rzeczy. Jak mamy płot tutaj, tak, to żeby on nam nie uciekał, tak, tylko do przodu czy coś, czy do tyłu, to możemy go korektować, ale najważniejsze to, żeby jak już mamy chody boczne nauczone, to on wie, że gdzie presja, tam ucieczka jest, tak, czy możliwość wyjścia, nie? I teraz mamy taką sytuację, że jak mamy tutaj prostopadle do ściany, to podnosimy tego bacika i dotykamy na tamten pośladek. Jak zrobi kroczek, to wynagradzamy go i szmerglamy wszędzie, gdzie się da, żeby odczuli, że on się zrelaksowany czuł, że po wykonanym ćwiczeniu, mimo tego, że to jest taki drobiażdżyk, ale to jest bardzo istotne, bo on wtedy tą drogą będzie podążał za nami, nie? Czyli jeżeli ja wywieram, on widzi tutaj okiem, no, że ja podnoszę rękę, tu go dotykam i robię i odchodzę. Jeszcze chcę, o. Zrobił teraz 2-3 kroki i dla mnie to jest super, więcej niż za pierwszym razem. I też go wynagradzam, szmerglam, bo to jest bardzo ważne, żeby podotykać, żeby mu czuł zrelaksowany. Jeżeli to mamy zrobione, postaram się go przesunąć jeszcze raz w to miejsce, żebyśmy. Ja tutaj muszę tak patrzeć na kamerę, żeby to jakoś uwzględnić to wszystko. Ok. Stoimy na wysokości łopatki. Tu mamy głowę przed ścianą. Podnosimy rękę powolutku, żeby on zajarzył, że ręka jest. Cmokamy. Dotykamy. Mamy chód boczny na naszą stronę. To jest bardzo ważne, że jak uczymy konia ulegania na presji, czyli my chody boczne robimy w drugą stronę, tak? Przepychamy go, on nie ulega, nie? Tutaj musi przełączyć to odwrotnie i ta presja musi iść na nas. Także. To nie jest tak, to nie jest tak, że zaczynamy konia chody boczne robić od tego, tylko trenujemy od tych sekwencji, które ja pokazuję na playliście Mustang, bo tam musi być koń odczulony, ja tam pokazuję, jak odczulać i tak dalej. I wszystkie elementy łączymy, łączymy, łączymy i później mamy taką możliwość, że ta nauka teraz idzie nam łatwiej, nie? Można oczywiście omijać różne rzeczy, ale to i tak musimy później wrócić do jakiejś sekwencji, bo koń nie połączy kropek i będzie się denerwował, albo w agresję wchodził, albo po prostu na oleje ucieknie. Także te wszystkie elementy, które ja pokazuję na początku na kanale Albert Janik, na playliście Mustang, czyli odczulanie, wszystkie inne rzeczy i później ujeżdżane, chody boczne, coś tam, coś tam, coś tam, tego jest dużo na moim kanale, to w rezultacie możemy się bawić konie i różne inne elementy robić, że ten schemat takich możliwości się powiększa. Bo jeżeli tego nie zrobimy, co wcześniej ja pokazuję, to może zrobić 2-3 elementy, ale on pojemność mózgu nie będzie miał, bo nie ma wyćwiczone, nieodczulony jest i od czegoś może uciec. Wracając do ćwiczenia, on sobie odpoczął w tym czasie, jak mówiłem tobie. Z powrotem mamy tu przed ścianą, podnosimy rękę, klikamy, dotykamy. O. I teraz tak. Cofnął nam się. Wow. Cofnął się do tyłu krok. Ja nie przerywałem tego komendy, tylko skorektowaliśmy to i ten koń przeszedł tak jakby jeden krok przodem, 2 kroki tyłem i to właśnie to mi. To potrzebowałem, żeby go wynagrodzić. Teraz zrobimy to jeszcze raz. Ja się odsuwam, klikam, dotykam. Jeszcze kroczek. Good boy. Ok. I oczywiście szmerglamy i wycieramy. Bierzemy go teraz w tą stronę od płotu. Przechodzimy z nim tutaj. Ja oczywiście skrócę, bo żeby nie był ten film za długi, bo wiem, że nie chce się ludziom oglądać.
Tam gdzieś książkę psychologiczną czytałem, że 15 minut już tak jest dużo. Dobra, klikamy, mamy kroczek, klikamy, odchodzimy, mamy kroczek, korekta, good boy, good boy. I załóżmy, że ten schemat mamy ogarnięty. To teraz zobacz, co ja robię, nie? Przez to, że jestem tutaj i trenuję, muszę sobie jakoś radzić sam, czasami, ale lubię sam. Przekładam konia tutaj. Wcześniej, że tak powiem, już konia przyzwyczaiłem do drabinki, tam rzucałem nim, gdzieś tam odczulałem, dotykałem i tak dalej. Ten stopień, tak? Nawet wiesz, jak koń popełni jakiś błąd, to ok, bo ja przynajmniej wiem, co mam robić, czego uczyć i tak dalej. Teraz spróbujemy to zrobić, ale trzymam linę, tak? Trzymam linę tutaj, pokazuję, dotykam, chodź tutaj. O, już mamy tyłeczek. Fajnie widać to. O, wszedł do kamery akurat. Robię ciach, ciach. Ciach, ciach. Good boy. Wynagradzam. Przesuwam. Łapię linę. Pokazuję. Doszedł. Szmerglam. Good boy, mówię. Głaskam. Wsiadam. Good boy. Wszędzie good boy. Każde ciało, każda część ciała jest good boy. O, i okej. Okay. Spróbujmy jeszcze jeden kroczek. To nie chodzi o dużo, chodzi o ilość. O, i widzicie, tutaj jednak zrobił coś takiego, że ja tutaj nie trzymałem za linkę tutaj. Chciałem zobaczyć, czy zrobi to dobrze. Więc przód został, a tył się przesunął. Więc musiałem złapać za szybko za wodze i skorektować go, żeby przód też się przesuwał, nie? To jeszcze jest do wypracowania, że tak powiem. Żeby ten cały koń szedł bokiem do nas. Ale to kwestia kilka ćwiczeń. Najważniejsze, że na początek, żebyś wiedział, wiedziała, o co kaman, nie? I żeby koń też wiedział. Więc łapiemy albo za linę, albo za wodze. I tutaj... Okej. Oj, nie przesunął mi się. Teraz dopiero. Good boy. Jeszcze raz. Teraz mnie zepchnął. O. Okej. Teraz jest dobrze. Pod samą nóżkę wchodzenie. Good boy. Szmerglanie. Szmerglanie. Zsiadanie. I teraz wam jeszcze coś pokażę tobie. No już jest znudzony, bo już trochę ponad godzinę ćwiczymy różne rzeczy. A to chciałem już iść do stajni, ale przypomniało się, że mieliśmy to powtórzyć. Więc włączymy kamerę, żebyście przy okazji mogli obserwować, co robię. Co ja chciałem zrobić? Chciałem zrobić, przetestować coś takiego. Tu mam bacik do kieszeni włożyłem, ale zobacz. Teraz samą ręką, tak? I do tego zmierzamy, że za jakiś czas będziemy po prostu bez narzędzi, bez niczego stosować. Już pierwsze kroki macie, co powiedziałem, bo tego się warto trzymać. Oczywiście kreatywność należy do każdego, ale tutaj już na sam paluszek już zaczyna dupeczka wchodzić na mnie i to jest właśnie ta wartość w koniu, że odchodzimy od pomocy, a zostaje tylko cała finezja, poezja i tak dalej, żeby to ładnie wyglądało. Także myślę, że ci pomogłem. Jak pomogłem troszeczkę, to daj lajka, skomentuj, żeby inni ludzie dzięki tobie też skorzystali z tej wiedzy. Pozdrawiam serdecznie.